partiti che andrà a presentare, che è stato jedyny kandydat, który bez wszystkich sondażach przed Andrzejem Dudą, jeśli chodzi o starcie w drugiej turze. Tylko Szymon Hołownia ma szansę, aby pokonać z dużą przewagą Andrzeja Dudę. Właśnie dlatego to jemu powinniśmy powierzyć głos. Jeżeli chcemy zmiany, jeśli chcemy, aby wreszcie coś się zmieniło, żebyśmy wyrwali się z tych partyjnych kleszczy, w których zagwoździła się polska polityka, to musimy oddać głos na Szymona Hołownię. Ponieważ to on ma pomysł na odmianę polityki, na zainstalowanie w Pałacu Prezydenckim bezpartyjnego bezpiecznika, dzięki któremu uda nam się wreszcie coś zmienić, odzyskać Polskę, odzyskać politykę dla obywateli. Szymon Hołownia swój pomysł na prezydenturę opiera na czterech zasadach. Pierwszą z nich jest hasło prezydent różnych Polaków. Wielu innych kandydatów do prezydenta znowu powtarzać, tylko ja będę kandydatem wszystkich Polaków. Ja będę reprezentował wszystkich, ale to wszystko jest kłamstwo. To znaczy, jesteśmy różni i trzeba przestać udawać, że jesteśmy w stanie pogodzić się, być dokładnie tacy sami. Trzeba w tym powtarzać, jedność to nie jest jednolitość, jedność to pojednana różnorodność. I właśnie do tego próbuje nas namawiać. Szymon jako prezydent chciał być rzecznikiem zwłaszcza tych grup społecznych, które są dzisiaj gorzej reprezentowane. Tych, których głos słychać najsłabiej. Dlatego postuluje i zapowiada, że jako prezydent będzie miał pełnomocnika do spraw osób niepełnosprawnych. Będzie miał również pełnomocnika do spraw osób młodych. Ponieważ wspólnota jest tak silna, jak jej najsłabszy członek. I to rolą prezydenta powinno być, aby bronić tych najsłabszych. Szymon Hołownia chce być prezydentem różnych Polaków. Ponieważ w polaryzacji, którą dzisiaj obserwujemy na scenie politycznej, musimy znowu nauczyć się rozmawiać. I to właśnie prezydent powinien ten dialog rozpocząć. Drugą zasadą Szymona Hołowni jest Ponieważ polityczne dzisiaj próbują zagarnąć wszystkie obszary sfery publicznej. Partie polityczne są potrzebne, tak. Do stanowienia prawa. Ich miejsce jest w parlamencie. Ich miejscem nie są sądy ani trybunały. Ich miejscem nie są spółki Skarbu Państwa ani samorządy. Miejscem partii politycznych prezydent nie jest pałac prezydencki. Urząd prezydenta jest w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej pomyślany w sposób bardzo ciekawy. Prezydent ma bardzo wiele narzędzi, dzięki którym może być arbitrem między zwaśnionymi stronami sporu politycznego. Tylko że do tej pory żaden prezydent nie mógł z nich korzystać, bo pochodził z tej czy innej partii. Bo musiał się słuchać poleceń prezesa, kalkulować, jak to zrobić, żeby wygrać następne wybory, poprawić wynik swojej partii. Nie mógł podpisywać ustaw tak, jak najlepiej służyły interesowi obywateli, ale musiał się kierować przynależnością partyjną. Podpisywać ustawy swojej partii, a wetować wszystkie ustawy opozycji. To daj mi w domku! Tak działać prezydent. Tylko niezależny i obywatelski prezydent może kierować się bezdomnym Polsce. I takim prezydentem może być Szymon Hołownia. Trzecia zasada. Kościół i władza na swoje miejsce. Ponieważ w tej kwestii sprawy zaszły za daleko. W Polsce, tak, większość obywateli tego kraju to katolicy. Ale mieszkają tu także przedstawiciele innych pytań. Mieszkają tu wreszcie osoby, które nie wierzą żadnego Boga. I każdy z tych osób powinna być traktowana tak samo. Powinna mieć dokładnie takie same prawa. Tymczasem dzisiaj zbyt często widzimy, jak Kościół katolicki wybiera realny nacisk na władzę. Widzimy przemówienia polityków z Jasnej Góry. Widzimy składanie wizyt w pewnej rozgłośni w Toruniu. Widzimy listy biskupów,
nawołujący do głosowania na konkretną partię. To się musi skończyć. W ten sposób nie może funkcjonować państwo. Znowu w konstytucji czytamy, że Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim. Właśnie dlatego Szymon Hołownia postuluje, że jako prezydent zrezygnuje z urzędu kapelana, ponieważ on, mimo że jest wierzącym katolikiem, który chodzi do kościoła nawet kilka razy w tygodniu, może to robić prywatnie. Nie musi do tego zaprzęgać maszyny państwowej. Dlatego Szymon zapowiada, że jako prezydent, jeśli weźmie udział jako głowa państwa w uroczystościach państwowych połączonych z modlitwą, to tylko jeśli będzie to modlitwa międzywyznaniowa. Kościół i władza na swoje miejsce. Wreszcie czwarta, ostatnia zasada, ale być może najważniejsza. Pokolenie, nie kadencja. Szymon Hołownia oferuje zupełny zwrot w myśleniu o tym, jak należy robić politykę. Dzisiaj politycy zastanawiają się właśnie, jak dotrzeć następnej kadencji. Którą ustawę, jak podpiszą, to wzroci im te 3-2% i utrzymają się przy władzy. Ale w ten sposób nie da się przeprowadzać żadnych zmian. Nie naprawi się systemu edukacji w 3 lata. Co pokazują kolejne katastroficzne reformy, które próbują stawiać cały system na głowie, tak naprawdę tylko pogarszając jego sytuację. Nie da się zreformować służby zdrowia w przeciągu tej kadencji. Nie zreformuje się systemu edukacji. Potrzebne są zmiany, które są planowane w kategorii pokolenia, które są rozpisane na lata. I właśnie takie zmiany chce przeprowadzać, chce zapoczątkować Szymon Hołownia. Nie czarując, że za 2 lata po prostu będziemy krajem mlekiem i miodem płynącym, ale że zapoczątkuje zmiany, za które podziękują nam nasze dzieci. I które, jeśli zapytają nas za 30 lat, co zrobiliśmy, aby zapobiec katastrofie klimatycznej, aby żyły w jak najlepszym państwie, abyśmy mogli im spojrzeć głęboko w oczy i powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy. Właśnie dlatego za 5 dni, przepraszam, za 4 dni już, w niedzielę musimy iść razem do urn i oddać głos na jedynego niezależnego i bezpartyjnego kandydata, na Szymona Hołownię. Słuchajcie, przywiozłem wam tutaj specjalne polecenie od Szymona, aby w przeciągu tych w zasadzie 2 dni, które nam jeszcze zostały kampanii wyborczej, bo później będzie już cisza, aby przekonać jeszcze jedną osobę. Aby jeszcze jedną osobę namówić, aby poszła w tą niedzielę do urny i oddała głos na Szymona. Potrzebujemy maksymalnej mobilizacji. Jesteśmy w stanie dokonać tej zmiany. Jesteśmy w stanie wybrać lepszą Polskę. Ale musimy to zrobić razem. Potrzebujemy do tego waszej pomocy. W niedzielę idziemy do urn i głosujemy na Szymona Hołownię. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, zapraszamy, zróbmy sobie wspólne zdjęcie. Gdzie jesteśmy tym kamperem, zawsze robimy sobie wspólne zdjęcie. Także zapraszamy. Thank you.
trzeba? Ja czy tu jest jakieś plakaty? Bo tutaj pytają. Uciekacie już powoli? Nie, nie. Thank you.
Pośpieszymy się do Częstochowy, aby tam spotkać się z Szymonem. Ale pamiętajcie, idziemy w niedzielę wszyscy razem do Urn i oddajemy głos na Szymona Hołownię. Pełna mobilizacja, jesteśmy w stanie wygrać te wybory. Tylko każdy musi namówić jeszcze jedną osobę. Dziękujemy raz jeszcze za spotkanie i pozdrawiamy serdecznie wszystkich mieszkańców Kuzbosa. W imieniu Szymona Hołowni, niezależnego i obywatelskiego kandydata na prezydenta. Proszę bardzo. Dobrego wyboru w niedzielę życzę. Do widzenia. Jeszcze? Nie. Pani Pani. No nie mam pojęcia. Ja wiem o Pani Pani.
niezależnego i obywatelskiego kandydata na prezydenta. Dziękujemy za wszystkie głosy poparcia, dziękujemy za przyjęte spotkanie.